Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej Jazdy po Patelniach. Dzisiaj postanowiłem przygotować dla Was wieprzowinę w karmelowym mleczku kokosowym. Będzie to przepis z kuchni chińskiej. Naprawdę super sprawa. Niestety jedyna wada tego to, że gotuje się to bardzo długo, około półtorej godziny, ale samo przygotowanie zajmuje dosłownie 10 minut. Później tylko wrzucamy wszystko do gara i gotujemy. Na przygotowanie wieprzowinki w karmelowym mleczku kokosowym potrzebujemy 1 kg schabu pokrojonego w kostkę. Ja tutaj mam akurat polędwicę wieprzową, ona jest dużo lepszym mięsem, jak wiecie, jak to polędwica. Do tego puszkę mleczka kokosowego, ząbek czosnku, 2 łyżki sosu sojowego, małą posiekaną papryczkę chili, łyżkę startego imbiru, sok z połowy cytryny i około 100 ml karmelu. Ja go zrobię z 3 łyżek cukru i pewnej ilości wody. Myślę, że 50 ml wody powinno wystarczyć, żeby otrzymać 100 ml cukru. Zaczynamy od tego, że naszą wieprzowinkę kroimy na małe części, takie do 2 cm kostki. Mniej więcej tutaj, jak widzicie, takiej wielkości. Muszę pokroić oczywiście wszystko. Zaczynamy od tego, że do pojemnika już tutaj zacząłem wlewać mleko kokosowe. Jest strasznie tłuste, ale to bardzo dobrze, bo wtedy ładnie nam się polędwica w tym ugotuje. Musimy to wymieszać, tak żeby się te grudki mleka rozpuściły. W zasadzie to jest śmietana. I dodajemy, ja tutaj mam już posiekaną papryczkę chili i czosnek. Następnie także dodajemy starty na tarce imbir, tak jak wspomniałem wcześniej, 1 łyżkę stołową. I do tego oczywiście dolewamy 2 łyżki stołowe sosu sojowego. To jest taki bardzo gęsty i czarny. Musimy to wymieszać. Fajny kolorek nam powstanie. Nadal czekam, aż mi się ta śmietana do końca rozpuści. Ale to nie jest zbyt konieczne. Czekamy, aż się to wszystko teraz zagotuje. Tu, jak widzicie, moja wieprzowinka, polędwica jest pokrojona w takie właśnie kosteczki. Tutaj mi się to trochę mocno już gotuje. Trzeba to przemieszać. Zmniejszamy palnik na najniższy i wrzucamy po troszeczkę, tak żeby nam się to nie posklejało za mocno. Wrzucamy oczywiście wszystko. Tak jak widzicie, przykrywamy i tak jak wspomniałem, na najmniejszym palniku będziemy to dusić przez najbliższą godzinę. Całość duszenia potrwa 1,5 godziny, to minimum, do 2 godzin powinno być tak naprawdę, ale ja to już wcześniej próbowałem, po 1,5 godzinie było już wyśmienite, więc myślę, że to w zupełności wystarczy. Więc mamy jeszcze 2 składniki do wrzucenia, to dopiero zrobimy za godzinę. Na razie niech to się nam ładnie dusi przez godzinę. Właśnie mija godzina w tej chwili gotowania, a tak naprawdę to duszenia. Wlewamy teraz sok z cytryny. Musimy przemieszać. I oczywiście dolewamy tutaj
karmel. Myślę, że tyle wystarczy. To będzie gdzieś około 100 ml. Powinno być, to danie powinno być średnio słodkie, więc jeszcze może troszeczkę. Musimy to przemieszać. I ja myślę, że jeszcze pół godziny powinno wystarczyć. Nie będę tego męczył 2 godziny. Gotowanie dobiega końca. Minęła godzina 40 minut dokładnie. Ładnie uduszone. Pięknie się tutaj krem wytrącił z mleka kokosowego. Widać, że trochę jest taka lekka zawiesinka. Za chwilę będę to nakładał i podawał. Życzę smacznego.